W dzisiejszym odcinku zapraszamy Was na coś, co dla nas jest niezwykle miłe i przyjemne. Tak, czyli będziemy wracać do naszego dzieciństwa. Co ty mówisz? Przysmaki dzieciństwa, czyli nowy box od Magical Suitcase, dotyczy słodyczy z lat 90., co nie dotyczy absolutnie naszego dzieciństwa, bo my oboje urodziliśmy się w 2007 i czytaczowa w 2006. Tak. Nie, to są słodyczki z lat 90., czyli z naszego dzieciństwa, coś co nas wtedy ujmowało, a czego teraz już nie ma, niestety. A jeśli jest, to już trochę w zmienionej formie smakowej albo wizualnej, więc zobaczymy tutaj, co tutaj Magical Suitcase nam tutaj co tam zdobyła do tej paczki. Znaczy ty zakładasz, że tutaj będzie coś, a ja nie wiem co zakładać. Na pewno od razu powiem z góry, jeżeli będzie tutaj Frugo, to jestem rozczarowany, bo Frugo nowe to po prostu może kible myć w porównaniu do Frugo starego. Ale tak jak większość napojów, na przykład Tymbark, tak? Ja uwielbiałam Tymbark, a teraz Tymbark dla mnie jest w ogóle nie do przejścia, bo jest... Nie wiem, czy mniej cukru, czy bardziej... Smakuje, jakby był za bardzo rozwodniony. Ja już nie jestem w stanie przełknąć żadnego Tymbarka. Znaczy różnica między tamtymi czasami a tymi jest taka, że wtedy nikt się nie przejmował cukrzycą, żarliśmy dużo cukru i jakoś żyjemy. Nie wiem w jakiej formie, ale jakoś żyjemy. Daj mi dokończyć mój wywód. No to zamykaj. Nie. Natomiast teraz ja rozumiem dbanie o ten, ale ja jako świadomy dorosły człowiek chciałbym mieć po prostu czasami wybór i zeżreć coś totalnie niezdrowego. Dlatego ja będę zawsze, po kres moich dni, które być może nadejdzie prędzej niż później, będę tym McDonald's. I chrzanie te wszystkie diety, chrzanie te wszystkie wegaństwa, jedzenie trawy i tego wszystkiego. Jeżeli mam ochotę, to zjem, jeżeli nie, to nie zjem. Natomiast dajcie wy mi, ludzie, wybór! Karwasz twarz. Tak, a McDonald's to jest jedna z tych nielicznych firm, której smak produktów się praktycznie nie zmienił. Cały czas smakuje tak samo. Tak. Cały czas ta sama cudowna chemia. Także tak. Dobrze. Dobrze, to ja pokażę. Dobra. Nie, ty pokaż. Nie. To ty pokaż. To jest kultowe. Galaretki w posypce, panierce, cukrowe. Cukrze. No ale tak ktoś chciał ładnie napisać. To jest coś, co zawsze strzelało w zębach, ten cukier. I to nie są takie galaretki, które możecie sobie położyć, tylko one takie bardziej do gryzienia są. Zobaczmy, bo te galaretki, to jest... Ja pamiętam, że te pierwsze były twarde. Tak, one były twarde, ale potem zaczęto robić, że tak powiem, takie rozmiękczone kupy. Tak? Tak, oczywiście. Tak. Dlatego jestem ciekaw, do których też się zaliczają. Zielone zawsze były moimi ulubionymi. Moimi też. No to po pół? No, pośliniłaś. To coś, co pamiętam. Jabłuszkowa. Moja ulubiona. Moja ulubiona. Aha, tu mamy ściągę, co mamy? Moja mama, która słodyczy nie lubi, nie przepada, też te galaretki tonami pożerała. Uwaga, ja wyciągam coś. A może ja? Ty wyciągnąłeś galaretki. A to opowiedziałaś dobrze. Tak. Korsarze, czyli coś, co ja jem od czasów mego dzieciństwa, właśnie od lat 90., bo te korsarze... Czyli od 15 lat. Tak, te korsarze chyba w niezmienionej formie, chociaż przynajmniej nie kojarzę, może ta grafika się zmieniła, nie wiem, ale cały czas je kojarzę właśnie w ten sposób czarny i opakowaniu kokosowe draże. Coś pysznego, coś, co ja bardzo uwielbiam i żadne inne draże się nie liczą, tylko korsarze. Czarne draże, kolorowe draże, żadne się nie liczą, tylko korsarze, jej. Tak, i ty dobrze wiesz, bo nieraz mi kupowałeś. Bo to jest ten jeden niepowtarzalny smak. Inne draże kokosowe nie smakują tak samo, tylko od kawy. Korsarze. Tak. A ja nigdy nie lubię korsarzy, nie lubię i pewnie lubić nie będę. Ale widzę tutaj coś, co zawsze lubiłem. O nie! O nie! Wiem, o co chodzi. Mleko. Ja tak kocham, ale czemu to jest w plastiku? Mleko było w aluminium. W aluminium. Nie, tak, jeżeli to były zielone albo fioletowe. Zależy jaki smak. Tak, i dziurkowało. No nie, mam ochotę iść po szczoteczkę. Mam ochotę iść po szczoteczkę i po prostu... No zobacz, ze stresu już mi nie idzie. Otwieram ci. No dobrze, chcesz pierwsza do dzieba? No dobra. Ale nie, ja sobie sam, bo ty mi zaraz pół kilo tam wyciśniesz. O! Tak, ja. Mam jedną uwagę już. Nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, albo najpierw powiedz, a ja ci powiem, czy o tym właśnie myślę. Jest mniej słodkie. Tak. Mleko w tubkach, po pierwsze było w aluminium. Tak. I było mega słodkie i tego... Także aż w gardło drapało. Tak, aż drapało. A do tej pory to mleko jest dostępne. Ale bardzo rzadko je spotykam. Bardzo rzadko. Zazwyczaj właśnie są właśnie te w plastikowych opakowankach z kotkiem, a tamte były z krówkami. Były... Czekoladowe było chyba z fioletowym elementami i były chyba z zielonym mleczne. Czy nie czekoladowe? Znaczy na pewno drapie trochę w gardle, ale nie drapie od tej słodyczy, ale nie drapie tak jak to klasyczne, gdzie po prostu łykniesz i po prostu gardło wypala. I wiecie, to brzmi jak coś strasznego, ale to była najcudowniejsza rzecz tego mleka, że dwa wciągnięcia i ty po prostu już masz dość słodyczy. To było bardziej gęste, wydaje mi się. Gęste było. Znaczy może tutaj ciepłe, wiesz, ciepło jest. Może, faktycznie. Bo to jednak... Cukier 44,5%. No to na pewno... No 44,5%, a tam było 101,2%, tak? A reszta to były dodatki. Tak. Tak. Nie wiem co to za zawite. Czy to jest to, o czym ja myślę? Ale to chyba nie jest to, co ja myślę. Ale to chyba jest to, co ja myślę. Orężada, fantazja. O smaku, jaki pamiętasz sprzed lat. Nie mam otwieracza. Czy jest twist? Twist! Czyli to nie jest tak jak stare orężady. Nie. Orężady stare trzeba było jednak otwieraczem. Tak. Znaczy z orężadami to też jest problem, że one bardzo często są podrabiane. I kultowe napoje wróciły. To jest na pewno Zbyś wrócił? Zbyś? Ptyś? Czy jak się nazywał ten napój? Weź otóż, bo mi strasznie kaleczy łapkę. Na pewno Frugo wróciło, które jest już rozwodnionym. Tak, dobrze, to teraz ja pierwszy. Proszę i... Ja u mnie, przynajmniej w sklepiku szkolnym, chciałam powiedzieć, w sklepiku pod blokiem były również orężadki sprzedawane za złotówkę w innych butelkach i to była kania. Orężada kania u nas to się nazywa. Ja pamiętam, orężadę w sklepiku szkolnym kupowało się po 50 groszy, a potem zaczęło się święte oburzenie, kiedy weszła ekologia i trzeba było zapłacić 70 groszy, z czego 20 groszy to była kaucja za butelkę. Tak. Ale 50 groszy. Albo biegało się i kupowało się z lodówki. Pani podawała. Na pewno jest mało słodka ta orężada. Tak, mało słodka. Chciałam powiedzieć właśnie, że... Wszystko w tym pieprzonym XXI wieku jest mało słodkie. Nasze życie jest pozbawione słodyczy. Ja rozumiem, o co chodzi, bo to jest przeciwdziałanie otyłości i takie tam sraty, bataty, ale od tego mamy rodziców, żeby to rodzice nas pilnowali, znaczy nas, dzieci pilnowali. Właśnie dlatego my możemy mówić, bo rodzice nam już nic nie mogą zabrać. Także to od tego są rodzice, żeby pilnowali swoje dzieci, a nie producenci, no ale no rozumiem. Ale to nie jest smak dzieciństwa, to nie jest smak sprzed lat. Najstraszniejsze w tym wszystkim jest to, że jak byliśmy dziećmi, to nie mogliśmy tego żreć, bo zabraniają nam rodzice. Teraz, kiedy moglibyśmy żreć i chlać do woli, no to nas świat oszukuje. Tak samo Coca-Cola nie smakuje już jak Coca-Cola sprzed lat. Zresztą Coca-Cola, jeżeli będziecie kiedyś za granicą, w każdym kraju smakuje inaczej. Tak. A najgorzej w Polsce jak na razie, z tego testowaliśmy. No dobrze, zobaczmy. No. Gumy. Gumy, to też był klasyk. O tak, ale chyba były większe. Też właśnie takie miałem powiedzieć, że one były większe. Takie kule to prawie się w mordce nie mieściły. Albo to po prostu nasza perspektywa była inna. My mieliśmy mordki wtedy mniejsze. Może, ale powiem Ci, że ja nigdy za nim nie przepadałam. Rzadko kiedy je kupowałam. Wiem, że potem jak się kupowało, to się na sztuki pani zawsze odcina nożyczkami. Tak, na sztuki oczywiście. I one chyba były na sztuki po 20-30 groszy. Tak, to pamiętam. Tak było niezwykle. Tak samo papierosy się na sztuki kupowało. W sensie gumy do życia. Tak. Ale w sensie gumy Orbit, te w bliskach też się na sztuki kupowało. Wszystko się na sztuki kiedyś kupowało. Andruty. Andruty, to też jest klasyka. Ale niestety się tutaj pomiętoliły, pognietły i porozproszały. Ale andruty to jest coś, co ja pamiętam i coś, co uwielbiałam. Zawsze mi się kojarzyło z opłatkiem świątecznym, więc ja zawsze bardzo lubiłam. Oj tak. I chyba wydaje mi się, że one się nie zmieniły w smaku. Wiesz co? Tak mi się wydaje, że one się, przynajmniej to co ja miałam okazję jadać, się nie zmieniły. Mhm. Dobra. Andruty są pyszne. No. Niam, niam, niam. Andruty zawsze były dobre. To teraz... To są maczugi. No ale tutaj to niestety to są maczugi keczupowe. I maczugi oryginalne były orzechowe? Czy ziemniaczane? Nie, ziemniaczane chyba. Ziemniaczane. I to były oryginalne maczugi. Ja się zajadałem tym po prostu jak szalony. To I one faktycznie wyglądały jak maczugi. I one też pewnie wyglądały jak maczugi. No, tylko że potem jakiś człek, żeby nie powiedzieć, że imbecyl, który postanowił zepsuć dzieciństwo, zrobił keczupowe. No ale to już jak maczuga nie wygląda. No ale zawsze miał ten taki dziwny charakterystyczny... Jak kluska kładziona. Daj mi tą połówkę. Szału nie ma z tymi maczugami. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo zbliżona. Znaczy keczupowe to Samo w sobie było podróbą i samo w sobie było gwałtem na cudowności. To był gwałt na cudowności oryginalnych maczuk. Po prostu był smak inny maczuk. No. I wyobraźcie sobie, że... I były oczywiście mniejsze paczuszki. Tak. Ale wyobraźcie sobie, że te maczugi keczupowe zastąpiły te oryginalne i to dla mnie zawsze było niezwykle bolesne doświadczenie, serca, że tak. Najlepsze po prostu padło. Tak samo jak nigdy się nie pogodzę z tym, chociaż to już jest dużo młodszy produkt, że nie ma karmi poema di cafe. To było cudowne, to było cudowne. Właśnie. Mówiąc o korsarzach, miałam właśnie wspomnieć, że są jeszcze drugie marynarze śmietankowe, których nigdy nie lubiłam bardzo. Więc mamy je tutaj. Twojej mamie damy. Tak, komuś je damy, bo ja nie lubię, ty też nie lubisz, nie? Ja w ogóle korsarzy nie lubię. Ale to są marynarze, nie korsarze. Dla mnie jeden pies. No. Pływa, pływa! Korsarz, więc, marynarz. Więc korsarze to tak. No dobrze. Zapałki. Pamiętam w dzieciństwie... Coś, co się nie zmieniło. Ani wizualnie, ani... A czy chcecie mi powiedzieć, że tutaj jest świeczka, skoro są te? Czemu świeczka jest w opakowaniu z tymi, ze słodyczami? Czuję się trochę oszukany. No, to już wiemy dlaczego. Atomówki. Pokaż. Proszę, niech to będzie mega aż obrzydliwie słodkie. Cukier, słodkości i różne śliczności. Ale ładne. No różne śliczności są, zobacz. Są. No. Ale to nie jest mega słodkie, ale... O Jezus. Znaczy to przypomina przede wszystkim, ja nie mówię tutaj o świeczce, bo świeczka tam jak świeczka, dokładnie. Ale atomówki klasyka. Bo kiedy my byliśmy dzieciakami, to posłuchajcie teraz, młodzi, kiedy dorośli będą opowiadać o swojej młodości. Myśmy mieli codziennie o 19:30 kreskówkę, dobranockę. Tak, o 19:00. O 19:00, przepraszam. A, o 19:30 to był koniec, chyba. Tak, wiadomości. I szło się wtedy spać. Mieliśmy dużo bajek w sobotę albo w niedzielę o 11:00 czy tam 11:30 w TVP, kiedy ta telewizja jeszcze miała szacunek widzów, puszczała wtedy bajki i zaczął się szał, kiedy pojawiła się kablówka. I mieliśmy Cartoon Network po angielsku, Dwa Głupie Psy. Albo Johnny'ego Bravo, Dextera, właśnie atomówki i to wszystko było po angielsku. Nikomu nic nie przeszkadzało. A jak potem... Widać było, o co chodzi, nie? A jak potem weszła polska wersja, to przestaliśmy wychodzić na dwór, przestaliśmy oblegać trzepaki, zaczęliśmy siedzieć w domu i oglądać. No ja przyznaję, że atomówki to była jedna z moich ulubionych bajek, tak. Cartoon Network. I Mojo Jojo. Mojo Jojo. Mojo Jojo. Potem zaczęli tłumaczyć na Mojo Jojo. O nie, to ja do tego, tak, ja do tego straszeństwa nie dotarłem. To ja teraz. Ale ja chciałem jeszcze powiedzieć, w każdym razie to była kultowa bajka i żałuję, że teraz te kultowe bajki powstają w nowych wersjach, które wyglądają jak kupa. Patrzcie, pamiętasz to? Pamiętasz to? Taki proszeczek, nie wiem, czy to orężada jest. Czekaj, otworzymy. Powiedzcie mi, czy ktoś z was tę orężadę kiedykolwiek wsypał do szklanki? Chyba nie, to się po prostu... Oczywiście, na język wysypywało. Czekaj, to się nie da, trzeba obciąć. O. Faktycznie, nie da się. No daj trochę też. A. O, to jest puder taki? To był puder? Nie leci. Znaczy, przede wszystkim to jest... No nie. To wydaje mi się, że to było bardziej takie... To nie jest to. To nie jest to. Leci. Ale to nie był puder, to jest bardziej pudrowate. A tam to było bardziej jak orężatka. Troszkę jak orężatka i nawet języczek troszkę szczypało. Takie grudkowate było. No jak orężada po prostu, nie? Taka do ten... No, wiesz, czego się na tym etapie obawiam po tym boksie? Że on wzbudza sentymenty jedynie wyglądowo. Widzimy rzeczy, które przypominają to, co kochaliśmy, ale na razie zdała egzamin... Galaretka. Tylko galaretka. Korsarze też, bo dla mnie one cały czas smakują tak samo, więc... I andruty. No. Andruty też smakują tak samo. No, szukaj. Dobrze. No to kultowe naszyjniki i zegarki. Z cukierków pudrowych i zegarki. No dawaj, ubierzemy. To po prostu wiecie... Ale teraz to już jest, poszli krok dalej, bo teraz się robi również bieliznę z tych cukierków. Albo tak. Stringi, albo tutaj biustonosz z tych cukiereczków, wiadomo tak. Do czego. Chciałem czytaczowej kupić, ale nie chciałam. W każdym razie chodziło się właśnie tak z zegareczkiem. Miało się ten zegarek. I się zawsze obśliniało nadgarstek. Tak. Czemu zaczynasz od zegarka? To się na końcu zjadało zegarek. Najpierw się zjadało koraliki. Nie, ja zawsze zegarek. I to są te pyszne. Bardzo dobre. I one chyba też się nie zmieniły. Przynajmniej jakoś szczególnie, bo... Trochę mniej słodkie są. No jak wszystko. Ja mam pamięć słodyczy. Jak wszystko. To... ale są dobre. Powder Effect. Blow to get. Nie znam tego. Znasz to? Bo ja tego nie znam. U mnie na północy tego chyba nie było. U mnie na południu też tego nie było. A wiecie, że skoro u czytaczowej w Bydgoszczy tego nie było i u czytacza na Śląsku tego nie było, to znaczy, że tego nie było. To znaczy, że tutaj mamy coś tutaj... Też tutaj jeszcze gumę wyciągniemy, te, tak, które już były. Tak. No otwórz się. Chociaż coś mi tam gdzieś majaczy, ale to na pewno nie jest coś, co ja tutaj jakoś częściej jadłam. O, jeszcze te troszeczki. I się wszystko wyjaśniło. Ojejku, ale... Tak. No dobrze. To są fajeczki. Gumy fajeczki. Tylko, że kiedyś to jeszcze miało ten pomarańczowy kolorek jako filtr robiło. I się chodziło i... Tak. O Jezu. Ale jaja. U mnie się robił, ciebie nie. O nie, jak to możliwe? Nie wiem, może to po prostu wiesz, bo... A posmakujmy. Czy to tak smakuje tak samo? Ale wtedy nie leciał wiatr. I chyba tak. I to była taka niedobra guma. Jak niedobra? Dobra była. Smakowała tak jak każdy zakazany owoc, wyśmienicie. Ale fajny posmak ma. Gumowy. Nie, ale zawsze taka dziwna była ta guma. Ona nie jest rozpuszczalna, więc nie będę więcej żarł. Bo... Ja zjem owocem, wypluję na waszych oczach. A ja połknąłem, czyli zrobiłem coś, czego się nie robiło. Tobie też rodzice mówili, że jak połkniesz gumę do życia nierozpuszczalną, to umrzesz? Nie, że umrę, ale coś tam, że nie mam... Powykaj, bo będzie mnie żołądek bolał. Tak, okazało się oczywiście, że to jest brednia, natomiast ja pamiętam, jak byłem mały, zawsze rodzice mi powiedzieli, że można od tego umrzeć. Ja pamiętam, biegłem i... O Boże! I tak, panika. Tak. I mam... Połknąłem gumę! Nie przyznałem się. Nie chciałem zasmucać mamy, zanim to będzie konieczne. Stwierdziłem, że no trudno, najwyżej rano zobaczy trupka moje ciałko w łóżku i wtedy się zasmuci. Przynajmniej wtedy nie zostałbym wezwany od idioty, tak? No, takie to wspomnienia. Dziękuję za sentymenty. No dobrze. Ja wam wyciągnę coś, co ja bardzo lubiłem. A ja nienawidziłam, ale żarłam. To jest absurd. Czyli Center Shock od Chupa Chups. To były takie gumy, które bardzo mordę wykrzywiały. Ale zależy które. Szoki. Bo były mniej kwaśne i bardziej kwaśne. Tak, ale generalnie szoki. Ja tego nie chcę próbować. O nie. A ja wezmę. Nie wiem, czy te nie były właśnie różowe na mocno. A ja nie pamiętam, które były, więc biorę pierwszą. Żuwaczka. Żuwaczka, tak, czyli guma po O, kwadratowe. A zawsze się kleiły. Tak, one były... O Jezu. I po złotówce były chyba. A, mordę wykrzywię jak zawsze, tak? Ale zawsze mi się kwaśno ślinami nalatuje. Pokażę... Jak ja tego nie robiłem. Dobra, ja pokażę szybko coś, co do dzisiaj jest dostępne, ale raczej w takich osiedlowych sklepikach. Mowa tutaj o iryskach. O cukierkach, iryskach. Tak samo wyglądających. Chyba się niewiele wizualnie zmieniły. A szybko mija smak. Ale oczy ci się tutaj zaszkliły. Tak, i iryski chyba zawsze bardziej lubiłam niebieskie, nie pamiętam. Iryski w ogóle cukiereczki z makiem, mleczne cukierki z makiem. Tak, one były pyszne. I chętnie sobie tutaj pożuję też. O, one takie... O nie, ja ciemnych nie lubiłem. Ojej, no to zamieńmy się. Nie mogę, bo ja mam tego szoka. Ale nie ma maku. W każdym razie... Przepraszam. Nie ma maku. W każdym razie one są cały czas dostępne. Ich chyba nie było chwili, kiedy nie były dostępne. Po prostu są w tych bardziej osiedlowych sklepikach albo na wsiach. Zazwyczaj ja je tam widywałam. Ale nie wiem, to już chyba nie jest to, bo pamiętam, że zawsze było pełno maku. To jest to, przynajmniej czekoladowe. Czy to nie było jeszcze 1/3 makowe? Bo to są chyba mleczne. A z makiem były chyba czerwone. A nie czerwone były z makiem? No pamiętam. Ale dobra, smakują jak smakowały. Smakuje trochę jak krucha krówka. Mniej słodkie. Dobra, co my tu mamy? To jeszcze irysek. Kultowe. Do dzisiaj dostępne. I chyba smakowo też się niewiele różnią. Tak, ja bardzo je lubię, one są kultowe. Pozostałe kultowe. Pewnie mniej słodkie. Nie, nieprawda. Nie, lizaki zawsze były. A najlepsze kiedy są? Kiedy się trochę, nie wiem, czy one się utleniają i robią się taka miękka otoczka się robi. I to można zeskrobać zębami. A nie, to ja właśnie lubię, jak je liżesz i okazuje się, że one są chropowate pod spodem. Im bardziej liżesz, tym bardziej chropowate są. Ale chodzi mi o to, że coś tam się z nimi dzieje, czasem jak za długo leżą i się taka miękka otoczka robi wokół. I robisz sobie w ogóle wtedy peeling języka. Tak. Mamy jeszcze dwie rzeczy. Ja tobie zostawię tamtą, wezmę tą. Dobrze. I tu mamy Magical Suitcase Tea do jedzenia językiem, cytrynowa herbata rozpuszczalna. Czyli coś, co ja litrami... Herbata rozpuszczalna. Oj, ale ona była granulowana. Tak. A tu jest po prostu proszę. Hektolitrami ja ją piłam. Dobrze, pytanie teraz mam jedno. To się liże, czy się wciąga? A nie. Ty, a może to jest to? Pokaż. Albo to cytrynowa. Ale to jest ten smak. Tak. Tylko po prostu sproszkowane, bo to było w grudkach, w takich granulkach. Do dzisiaj można to kupić. Do dzisiaj w granulkach była herbata. Można kupić to. I to też było mega słodkie, mega cukrowe. Zależy ile się dało. Ale ja mówię, o jak się jadło łyżeczką. Bo ja to na przykład wyjadałam łyżeczką. Miałam zawsze najbardziej lubiłam malinową. Ale Natka, a czy ktokolwiek robił z tego herbatę poza rodzicami? Ja. Rodzice robili herbaty z tego. A dzieci wyżerały łyżeczką. To były takie czasy. To wiecie, nie było wielu rzeczy, więc się żarło. Nie było herbatek owocowych, od tego zaczęliśmy. W ogóle a propos fajnych rzeczy, których mi brakuje z tamtych lat, to jest Prince Polo jabłkowe. Nie. Prince Polo jabłkowe, które było mega kapitalne. Prince Polo, przepyszny wafelek jabłkowy. A mi brakuje jednej rzeczy, która tutaj nie mogła się znaleźć. Są to lody Bambino z murzynkiem. Bo ta nazwa by teraz nie przeszła. Tak, nie przeszłaby, ale to były mega genialne lody śmietankowe w polewie czekoladowej. One były najlepsze. No ale nie mogły tutaj być, bo by się niestety rozpuściły, nie dotrwałyby. No i została ostatnia rzecz, którą ja miałem pokazać, tak, to ty wyciągnęłaś. To się nie musiało namęczyć. To jest coś kultowego. Znowuż kultowość w kultowości, czyli gumy Turbo. I wiecie co jest najlepsze? One mają swój smak i ja niedawno je kupiłem, bo one niedawno chyba wróciły. A nie, no ale to już będzie z rok, 2 lata, jak kupiłeś. Smak jest podobny, ale nie to samo. Pupki nie urywa, ale gum Turbo nie kupowało się dla smaku. Tylko dla... Zaraz wam pokażemy, o ile jeszcze... O ile jeszcze to jest. Gumy Turbo zawsze się kupowało tylko z jednego powodu. I był to powód... Ty, ale kształt nawet mają taki sam. No tak, kształt mają, ale no tak, bo to nie jest kształt śladów kół? Tak. Słuchajcie, karty... Tylko nie wiem, to były karty czy naklejki? Wydaje mi się, że to były naklejki kiedyś. Zależy chyba pewnie jaka edycja, bo były i karty, i były naklejki, samochody. Były też komiksy. Zwłaszcza w gumach Kaczor Donald, które były tak bardzo podobne. Tak, ale tam były samochody komiksiki. Zbierało się, potem się wymieniało z kolegami, a po prostu od tej gumy, która jest mega twarda, zawsze morda bolała. Tak, zęby. Gryziesz. Miałem się namoczy i... A rodzice ci nie kupią następnej, jeżeli nie zeżresz tej, więc musisz to przemęczyć, jeżeli chcesz dodatkowe karty. Tak. Także tak, słuchajcie, to już jest wszystko. No wszystko, tak. Sporo tych rzeczy się tutaj zebrało. Nie mogę powiedzieć, że nie. Ale o tym zapomniałam totalnie, o tych proszeczkach. Znaczy tak, ja powiem tak, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, bo jeżeli chodzi o sentymenty, to ten box zdaje egzamin na 100%. Tak, mega. I to jest fajne, że patrzysz i wspominasz. Czasami są to miłe wspomnienia, czasami niemiłe. Z tęsknotą, z nostalgią do tego się podchodzi. Natomiast jeżeli chodzi o smak, no nie jest to wina Pauliny z Magical Suitcase, ale no niestety tego się już nie da odzyskać. Jak to mówili Czesi, to synewracji. Tak, i jeśli ktoś wam mówi, że to jest ten sam smak, że to jest smak, jaki pamiętasz sprzed lat, to jest nieprawda, bo to już nie smakuje tak jak wtedy. Tak samo jak inaczej w tych czasach smakuje woda zlizywana z samochodu. Co? Nie, korsarze zostały w tym samym smaku. To ja muszę powiedzieć, bo ja to jem systematycznie od skąd pamiętam. Widać. Andruty też się niewiele zmieniły, bo tu chyba jakoś szczególnie nie można zmienić, tak? Bo to są chyba 2-3 składniki, więc to ciężko byłoby zmienić. Galaretki zostały w gruncie rzeczy bardzo zbliżone do tego, co było. Lizaczki. Więc ja galaretki rekwiruję i obiecuję je zażreć. Lizaczki, na ten patyczek taki chropowaty jest, tak jak był, więc to też zostało. I ryski, przynajmniej tak jak teraz smakowałam, to smakują praktycznie tak samo. Ja najbardziej lubię te smaki. Poderki też smakują tak samo. No niestety tutaj to rozczarowanie, to jest mega rozczarowanie. Tak, niestety. To jest mega rozczarowanie, już smutno mi z tego powodu. Chyba, że to można zrobić tak jak z tym papierosem i tak dmuchnąć. Nie! Czekajcie, zrobimy czary mary? Nie! Hokus pokus czary mary. To było straszne. Podkurzam. Dobra. No i co tu mamy? Te gumy, papieroski, to chyba też były spoko. Też tak bardzo podobny smak. Ale brakuje wyglądu, no przy czym no, rozumiemy, dlaczego już dziś ten wygląd nie można zachęcać młodzieży do palenia. Niemniej, no my jesteśmy z tego pokolenia, które... Nas to jakoś nie zachęcało, więc nie wiem... No nigdy nie paliliśmy papierosów, a taki gum to się wyjarało. Ło. No. Pytanie oczywiście dla was, czy kiedyś zdarzyło wam się tę gumę podpalić? Ja nie paliłam, ja nie podpalałam, bo byłam mądra. Wiedziałam, że to się nie da podpalić. Czyli teraz muszę wyciąć anegdotkę, bo ja podpalałem smród! No tak właśnie myślałam. Kto podpala gumowe jedzenie? A potem zlizywałem. No, chciałem posmakować, jak smakuje taka przypalona. Nie było to za dobre. No w każdym razie dajcie znać, co was wzbudza wspomnienia. Oczywiście największe rozczarowanie, ja muszę to powiedzieć, to jest to jest największe rozczarowanie tego boksa. I te puderki. Nie, mleko zdecydowanie jest największym rozczarowaniem, że to nie jest aluminiowe, że to nie smakuje już tak, jak smakowało. No ale poświęcę się i zeżrę, bo ja lubię słodycze. Nie widać tego po mnie, ale lubię. Ja też lubię, ale już tyle nie wiem, czego nie widać po mnie. Dajcie znać, co z was wzbudziło największe sentymenty, albo czego wam tutaj brakuje. Tak, mi właśnie lodów Bambino, ale to wiadomo. Ja obstawiałem, że na pewno będzie Frugo, nie ma Frugo i z tego cieszę się najbardziej, bo to byłoby też mega rozczarowanie. Ale generalnie tak, jest ten boks. Pamiętajcie, że Paulina robi różnego typu boksy. Czasami są to boksy do pooglądania, czasami do powąchania, czasami do zeżarcia. Niezależnie od tego, jaki boks wybierzecie, macie zniżkę dzięki kodowi, który wyświetla wam się na ekranie. Także korzystajcie, jeżeli chcecie na przykład zeżreć coś pysznego, bo my na przykład lubimy żreć. Wbrew polityce obecnie panującej i temu, że odchodzimy od słodyczy, my lubimy słodycze, no ale jesteśmy odpowiedzialnymi rodzicami i żremy po kryjomu przed dziećmi. Dobra. No, trzymajcie się. To było straszne. Cześć. Cześć.